Pani prezes, jednym z programów, który oferuje agencja, jest dofinansowanie do zakupu komputera. Proszę opowiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z takiej możliwości? Podstawowym warunkiem jest złożenie wniosku w biurze powiatowym i można to zrobić do 30 grudnia. O zakup komputera czy środki na ten cel mogą ubiegać się rolnicy bądź ich współmałżonkowie, jeżeli mają nadany numer identyfikacyjny w agencji. I taki wniosek złożą, z tym, że załącznikiem do wniosku są ich informacje o ich dochodach za rok 2019. Także dokumenty, które po prostu te dochody potwierdzają, ponieważ kryterium podstawowe, żeby te środki uzyskać, to jest kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie rolnika nie może przekraczać 1200 zł i wtedy takie dofinansowanie będzie przyznane. Tak jak powiedziałam, jest to kwota do 1500 zł i tutaj można kupić komputer wraz z oprogramowaniem, oprzyrządowaniem. W przypadku zakupu komputerów poleasingowych mogą być to również dwa komputery. Oczywiście warunkiem jest to, że rolnik posiada dzieci w wieku szkolnym, czyli takie, które uczą się teraz w roku szkolnym 2020-2021 i nie ukończyły jeszcze 18 roku życia. Program nazywa się? Komputer dla dziecka rolnika.